Łódź przyjazna osobom niepełnosprawnym to nie tylko slogan i nie tylko deklaracja, ale to realna pomoc. W tym roku na osoby niepełnosprawne przeznaczyliśmy blisko 13 milionów złotych. To pieniądze, którymi zarządza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pieniądze, które pochodzą też z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z tych 13 milionów złotych przeznaczamy pieniądze na turnusy rehabilitacyjne, przeznaczamy pieniądze na łamanie barier architektonicznych i na doposażanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. To jest bardzo ważne i bardzo istotne, dlatego że spotykamy się niemalże każdego dnia z osobami niepełnosprawnymi, które chcą funkcjonować normalnie, chcą być aktywne zawodowo, natomiast nie mają pieniędzy, żeby przystosować chociażby swojego mieszkania do pracy zawodowej. Wiem, że to są osoby, które aktywne zawodowo są, często pracują w domu, często wykonują tę pracę w domu, więc te pieniądze służą między innymi na ten cel i w tym roku mamy taką pulę, o której powiedziałem, 13 milionów złotych. Jeszcze są drobne kwoty do wykorzystania na poszczególne elementy, ale w przyszłym roku będziemy robić wszystko, aby tych pieniędzy było jeszcze więcej, bo potrzeby w tym zakresie są i wbrew pozorom te potrzeby nie są mniejsze, tylko każdego roku są coraz większe. Właśnie ze względu na aktywność osób niepełnosprawnych. Ten niepełnosprawny z 2018 roku to nie niepełnosprawny, jak był 20 lat temu, gdzie zamykał się w domu, nie wychodził, nie chciał kontaktować się ze światem. Dzisiaj on chce być aktywny, chce funkcjonować, dlatego warto takie osoby wspierać. Chcielibyśmy serdecznie zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do korzystania z naszych zadań. W szczególności mam tu na myśli zadanie dofinansowania do likwidacji barier, w komunikowaniu się również, ale przede wszystkim dofinansowanie do zakupu sprzętu ortopedycznego, sprzętu pomocniczego, sprzętu rehabilitacyjnego. Od 3 lat naszym priorytetem jest udzielanie dofinansowań, zwłaszcza do tych sprzętów najbardziej podstawowych, które warunkują możliwość funkcjonowania, wprost funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. W tym są i pieluchomajtki, i cewniki, i wózki inwalidzkie, czy protezy. Bez tego typu pomocy osobom niepełnosprawnym byłoby dużo trudniej, tak samo jak im rodzinom. I od tych 3 lat systematycznie zwiększamy pulę środków, która na to zadanie jest przeznaczane. W tym roku, w stosunku do ubiegłego roku, tych pieniędzy jest blisko 500 000 więcej. To są naprawdę duże środki, bo na to konkretne zadanie, czyli takie na zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym roku planujemy przeznaczyć 4 200 000. A więc to są duże pieniądze, które mam nadzieję, że realnie pomogą osobom niepełnosprawnym.